Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Podstawy architektury krajobrazu. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. Podstawą kształtowania krajobrazu są rośliny. Spotyka się ogromną różnorodność roślinności występującej naturalnie, jak i tej wprowadzanej przez człowieka. W zależności od przyjętych kryteriów można wyróżnić wiele grup roślin. Jedną z nich są murawy. Do muraw zaliczamy trawniki, łąki kwietne, roślinność zadarniająca, runo parkowe. Murawy można tworzyć z najniższej roślinności jednorocznej: bylin kwiatowych, traw, pnączy, krzewinek. Są to najczęściej gatunki o niewielkich wymaganiach siedliskowych, dlatego mogą być wykorzystywane nawet w trudnych warunkach miejskich i przemysłowych. Murawy pełnią trzy bardzo ważne funkcje w środowisku. Zapoznajmy się z nimi: funkcje społeczne i psychologiczne. Murawy wyciszają hałas, co ma duże znaczenie w ośrodkach miejskich. Ponadto przyczyniają się do uatrakcyjniania otoczenia, zwiększają walory plastyczne krajobrazu, dzięki czemu zaspokajają potrzeby estetyczne i poprawiają samopoczucie. Funkcje kulturowe. We wszystkich epokach historycznych murawy odgrywały ważną rolę kompozycyjną na przykład średniowieczne łąki kwietne i wirydarze klasztorne. W ogrodach zakładanych w XVIII wieku formy kwiatowe w postaci na przykład parterów ogrodowych. Zaczęły zanikać, a ich rolę przejęły murawy. Od XVIII wieku rola muraw w kształtowaniu terenów zieleni wciąż wzrastała, a ich walory dekoracyjne doceniane są do chwili obecnej. Funkcje estetyczne, kompozycyjne. Trawniki odgrywają w kompozycjach przestrzennych rolę podstawy oraz tła, zarówno dla elementów architektonicznych, jak i dla nasadzeń roślinnych w postaci kwietników rabat bylinowych, grup drzew i krzewów. Łąki kwietne czy runoparkowe mogą stanowić zarówno podstawę i tło kompozycji, gdy tworzą zielone płaszczyzny jak i barwny akcent, gdy pojawiają się na nich kolorowe liście lub kwiaty. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi, zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.